Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Wielki test koncernowych pilsów i wyrobów pilsopodobnych. Dlaczego takie piwa? No, generalnie chciałem wziąć piwa, które się nazywają pils, czyli które producent deklaruje, że mamy do czynienia z pilsem. No i taki jest tyski pilsner, tylko dla Biedronki robiony, Lech Pils, Namysłów Pils. Ja mówię, o kocim nie ma żadnego pilsa. No jak to możliwe? No nie, jest. Carlsberg ma napis pilsner. Proszę bardzo, chcecie takiego reprezentanta? Proszę bardzo. Łomża Pils wiadomo, Edelmeister Pilsner. No i problem się zrobił, ja mówię, no ale jak to? Perełka nie ma pilsa? Prawdopodobnie Perła Chmielowa chyba miała dopisek pils, ale już nie ma. No ale stwierdziłem, że jak nie wezmę, no to... Ja mówię, ale brać, wezmę Chmielową, powiecie, że eksport lepszy, nie? Znaczy ja i tak wiem, że nie ma najlepszej perełki, czyli tej w brązowej butelce, ale ona jest niedostępna tutaj na Dolnym Śląsku. No więc wziąłem Perłę Chmielową i eksport. No jak już wziąłem Perłę Chmielową i eksport, mówię, a to może Warkę eksport, bo ona też jest taka niby chmielowa, nawet mi w miarę smakowała, jak ją pierwszy raz piłem. No i tak zacząłem tego Rzeteckiego, mówię, no Rzetecki w sumie, nie mówię, że to pils, ale może... Może Czarny Koń. Wersja, która się pokazuje na kanale otwartym, to jest wersja wyedytowana, czyli wycięte są dłużyzny, jak ja się zastanawiam, jak ja się tam cofam, myślę i tak dalej, i tak dalej. Czyli jak chcecie taką full opcję, bez nadmiernego cięcia, no to zapraszam do grona wspierających, zwłaszcza, że tam ponad 260 filmów dla wspierających, czyli degustacji piw kraftowych. Natomiast tutaj będzie wersja wyedytowana, żeby była też krótsza. Aż 10 piw, spokojnie mogłem się ograniczyć do tych 6, no ale wiecie, byłoby na pewno, że Perła lepsza. Pytanie, jakie koncerny mamy? Mamy Kompanię Piwowarską, największego producenta piwa w tym kraju. Grupę Żywiec, no dość skromnie reprezentowaną, no plus ta Warka. Okocim, Carlsberg, czy Carlsberg Polska, Carlsberg i Rzatecki. No i mamy czwartego gracza, czyli Vanpura, Edelmeister i Łomża. No i piątym, który jest ostatnim z wielkich browarów. Perła jest ostatnim z wielkich browarów, ma dwa browary w Lublinie i w Zwierzyńcu. No można powiedzieć, że jest koncernem, można powiedzieć, że jest koncernem. Więc taki jest skład wielkiego testu koncernowych pilsów i wyrobów pilsopodobnych. Mam nadzieję, że będzie ciekawy, zaskakujący. Moje typy stawiam na Łomże Pils. No ciekaw jestem, jak wypadnie Edelmeister, bo on jest najsłabszy, to jest 9, nawet tutaj chyba mamy 10. W ogóle przekrój jest od 4,5 w tym wypadku, 4,6 aż do 6% Perła, Łomża Pils chyba też ma 6%, także duży rozstrzał. Dosyć dobrze wypadł, pamiętam, tyskie Pilsner, więc tu bym też obstawiał, że to może gdzieś na podium. Tego nie pamiętam, kiedy piłem, Namysłów dawno nie piłem. W ogóle Namysłów skąd jest? Z Namysłowa, jest N, także no myślę, że... Co międzynarodowe i polskie, bo to jest jednak polskie, koncerny mają do zaprezentowania pod tytułem Pils lub okolice, to sprawdzimy. Obawiam się, że będzie bieda. Najbardziej będę lał, jak Edelmeister wygra, ale raczej nie sądzę. Raczej mówię, stawiam na Łomże Pils. Kogo by tu mogło zabraknąć? No powiedzmy Łomża Polskie Chmiele, ale nie widziałem jej nigdzie. Piwa były kupione w 3 sklepach, w Lidlu, w Biedronce, no te są tylko w Biedronce, i w Intermarsze w Obornikach. W miarę są wszystkie świeże. No to lecimy z tym testem. No, bardzo ładna ósemka, ma piękną pianę, to duży plus. Trwała, ładna piana, naprawdę bardzo dobrze to wygląda, warto to docenić. Oczywiście one nie uda się nalać 10 na raz, więc niektóre są nalane troszkę wcześniej, niektóre troszkę później, ale nic, lecimy. Ułożyłem odwrotnie niż zwykle, więc po waszemu, tu jest jedynka. Przyjemnie, słodowo. Powinno być chmielowo, no ale... Dwójka.
Też słód. Trójka. Słodowy plus coś jeszcze, takie jakby jakieś ciastka owsiane, coś takiego. Czwórka. Nie wiem, jakiś dziwny. Chciałem powiedzieć, że jakiś waniliowy, ale, no ale raczej nie. Piątka. Zielone jabłko? Dziwny, trochę warzywny bym powiedział. Może nie jest to DMS, zwłaszcza, że chromatografem gazowym nie jestem, ale... A może i to jest chmiel, taki jakiś kwiatowo... Może i chmiel. Chmiel taki bardzo ziołowy. Szóstka. Coś tu jest nie tak z tym zapachem. Ale też jakieś cytrusy. Ale też jakiś taki... Ten zapach jest... Taki jakby... Jakieś problemy z fermentacją. Siódemka. Nijaki. Ósemka. Miała bardzo ładną pianę. Zobaczmy, czy zapach też. No, prawie niczym nie pachnie. Dziewiątka. Ogórek? Ale taki zielony. A właściwie skórka ogórka taka zielona. No, to może być jakiś dziwny chmiel. Może to jest Perła Eksport? Ona tam ma jakiś mrożony chmiel. Dziesiątka. Niedobry. Chociaż... W pierwszej chwili był niedobry, ale... Nie no, w sumie niezły. No dobra. No to może od końca, od dziesiątki lecimy. Trochę pusty, ale jest goryczka. Pierwsze piwo ma zawsze troszkę takie fory, ale jak na razie na plus. Dziewiątka. No, ewidentnie jest taka zielona nuta. Słodowy. W sensie taki pełny. Też na plus. No, zaraz się okaże 10 dobrych piw. Jest goryczka. Jest taka korzenność z chmielu. Naprawdę, dziewiątka na duży plus. Ósemka. Jest goryczka. Jest wodniste. Ale jest goryczka, ewidentnie jest goryczka. No, też na plus. Siódemka. Pusty, bardzo pusty. Czyli nie ma słodowości, nie ma też goryczki. Lekka taka jabłkowość. To będzie bardzo możliwe, że... Znaczy, wydaje mi się, że to jest jakieś lekkie piwo. Szóstka. A tu trochę płyn... Ja mówiłem, cytrusy, coś nie tak. Ono pachnie takim płynem do mycia naczyń. Czyli tak kwiatowo, ale tak sztucznie. Słodkawe. Słodkawe, ale nie słodowe. Tylko tak cukrowo-słodkawe. Brak goryczki. Na minus. Piątka. Ten aromat jest dziwny. Ja tu tak sobie zapisałem. Dziwny, być może, że ziołowy chmiel, ale... O, jakie puste. Woda. Po prostu woda. Jakaś goryczka niska się pojawia. Może to jest warka eksport. No ale wodniste. Wodniste i takie, no puste. Po prostu puste w smaku.
czwórka. No jest słodowe, ale jest też jakaś goryczka. Goryczka taka średnio, no tak plus minus. No. Nie jest tragicznie, ale nie jest też dobrze. Trójka. Teraz ja mam napisane słodowy i ciastka, ale on pachnie źle. To jest takim trochę kocim moczem. Pusto, pusto. Nie no, trójka. Bez nadzieja. Dwójka. Słodowy, a wręcz aż taki słodko-mdły aromat. Tak, jakby to było jakieś marcowe czy coś takiego. O, miodowe trochę. Może utlenienie, ale może i nie. Taka woda z cukrem albo z miodem właśnie. Jest jakaś goryczka, ale ogólnie to sprawia bardzo złe wrażenie to piwo. Takie kapciowe wrażenie sprawia wrażenie, takiego kapcia, skacowanego kapcia daje wrażenie w ustach. Fuh, niedobre. No i jedynka. Ale niezły. Słodowy. Ale też tak, no goryczki, no nie ma goryczki, no to jest największy mankament. No powiedzmy, że to jest taki na plus minus, ale... Dobra, czyli tak, na pewno odpadają dwójka. Strasznie niedobry. Trójka. O, ludzie, teraz zaśmierdziało. No nie, ten koci mocz to jest chyba naprawdę. W smaku nie jest tak tragicznie jak w zapachu, ale zapach jest tragiczny. Czwórka była taka plus minus. Dobra, plus minus to później. Piątka miała być też odpaść. Takie trochę taka przyprawa ziołowa, warzywna, taka jarzynka, warzywko, o, taka sypka. Wiecie, wegeta, o. Puste, ludzie, jakie puste, nie. Piątka odpada. Szóstka. No to nie jest pils. Być może, że nikt nie mówi, że to jest pils, nie? A siódemka, nie zaznaczyłem sobie, czy na plus, czy nie na plus. Aromat jest nie za bardzo. Puste, strasznie puste. Siódemka też padaka. Dobra. To teraz te, co były plus minus, czyli jedynka. Dobra, po kolei. Jedynka. Ciutkie papierowe. Czyli tak jakby utlenione. Nie ma dramatu. Jest jakaś goryczka, ale dobre to ono nie jest. Raczej nie ma szans na podium, ale na razie zostawmy. Czwórka. Ten jest wyraźnie słodszy, ale w przyjemny sposób. To nie jest woda z cukrem, woda z miodem, tylko tak fajnie. Ale goryczki mało. Tu co mamy? Ósemkę. Gorsza niż ta czwórka. Dziewiątka. Dziewiątka też jest słodka. Czyli to pewnie będzie któreś z tych mocniejszych piw. Albo Perła, albo Łomża. Ale ma fajną goryczkę. Na początku miała fajny aromat. Dalej ma. Taki troszkę właśnie zielony, zielono-biały, taki właśnie ogórek.
Ta dziewiątka jest naprawdę... Ja od razu dałem dwa plusy i to jest chyba faworyt, ale jeszcze dziesiątkę spróbuję. No tutaj już ten aromat się robi taki gorszy. Ale tu jest fajna goryczka. Brak słodowości, ale pils nie musi być słodowy, nie? No, chyba dziewiątka najlepsza. Ona jest słodka, to fakt. Może za słodka, ale ma goryczkę, ma dużo fajnych aromatów. Ten ogórek taki w aromacie w nosie. Taki korzenny chmiel z kolei w smaku. Tu się dużo dzieje w tej dziewiątce. Ciekawe jest to, co to jest w ogóle za piwo, bo powiem szczerze, nie mam typu. Być może Łomża Pils, bo Łomża Pils jest też taka słodka, słodowa. Ale powiem szczerze, nie wiem. Jedynka jest taka do bólu poprawna. Czyli jest goryczka, jest lekka słodowość, jest wodniście. Czwórka jest słodsza. Jest jakaś goryczka niewielka. Nie jest źle. Ósemka chyba odpada, bo ósemka była taka pusta. Miała ładną pianę, ale co z tego? Ono jest puste. Strasznie puste jest to piwo, ta ósemka. No i dziesiątka. Też jest pusta. Ma ciekawy aromat. Taki nie potrafię do końca powiedzieć, co to jest, ale taki... No kurka, waniliowy, no. Taka tonka, bób tonka. Ale gdzie, skąd tonka w tym? No bez kitu. No ale ten aromat na pewno nie jest pilsowy. Ta tonka. Ono jest wodniste. Dobra. To dziewiątka, pierwsze miejsce. Ewidentnie jest ogórkowe albo koperkowe. Taka nuta właśnie takich przypraw do ogórków kiszonych, ale to oczywiście nie pachnie kiszonym ogórkiem, tylko tak właśnie bardzo zielono to pachnie. Ziołowo. Jest słodko, ale jest goryczka. Jest goryczka, ewidentna jest goryczka. No jedynka jest nijaka strasznie, no. Także no to dodajmy metodą eliminacji trzecie miejsce dla jedynki i czwórka niech dostanie to drugie miejsce, ale to jest takiego, bez takiego przekonania, powiem szczerze. Tutaj jestem przekonany. To mi smakuje w miarę. Ono jest trochę dziwne, to nie jest taki pils, wiecie, ani to nie jest pils czeski do końca, ani to nie jest pils niemiecki do końca. Może to jest pils polski po prostu, nie? Ale to piwo jest intrygujące, tu się dużo dzieje w nim. Okaże się, że Carlsberg. To się zgarbie. No dobrze, to zobaczmy, kto tutaj wygrał, kto przegrał. Patrzymy. Szukamy dziewiątki. No, czyli tak jak myślałem, Łomża Pils. To jest naprawdę ciekawie to brzmi i aż jestem zaskoczony, że to jest chmiel żatecki, bo to pachnie tak nowofalowo. Także czuł troszkę, no, że ona jest taka słodowa, jest słodka, to się zgadza, ale ma goryczkę i mówię, ma naprawdę intrygujące smaki. Czwórki szukamy. Perła. Perła chmielowa. Okej. Okay. Nie była wybitna, ale nie była zła. I jedynka Tyskie. No i w sumie to mnie to w ogóle nie dziwi, tak? Bo ja po tym Tyskim czułem... Ono jest takie poprawne. A beznadziejnie wypadła dwójka.
Woda z miodem. Woda z miodem. Widzicie, jak tak człowiek próbuje coś tam znaleźć, to coś niby mówi, że fajnie, a kurwa w ślepym teście się okazuje, że jednak wcale, że nie. Trójka to był słodowy i koci mocz. Czyli dosyć słabo. No ale to nie jest pilc. To nie jest pilc. Piątka. Bardzo słabo. Puste. Puste woda. No, ono jest puste i jest woda. Szóstka. Cytrusy, płyn do mycia naczyń. Perła eksport. Zobaczcie. Siódemka. Nijaki, pusty, lekko jabłkowy, goryczka niska. Wszystko się kurna zgadza. Ósemka. Bardzo ładna piana była, ale niczym nie pachnie. Goryczka średnio wysoka, wodniste. Jaki to jest ekstrakt? Tu jest jakiś ekstrakt? 5,5 alkoholu. Ekstraktu nie ma. No i namysłów dziesiątka. To jest ten waniliowy z bobem tonka. Nie wiem, co tutaj się odwaliło w tym piwie. Ale ono ewidentnie pachnie dziwnie. Naprawdę pachnie dziwnie. I to nie jest skunk, nie jest ten. Pachnie po prostu... No słodko. Pachnie słodko, ale w takim typie właśnie mówię, jakaś wanilia, jakaś tonka. No bardzo dziwne, dziwna historia. A znamy słowa. Znamy słowa. Powiem tak. Mogłem, znaczy tego się spodziewałem. Spodziewałem się, że w miarę nieźle ten tyski pilsner wypadnie i stawiałem jako faworyta Łomże Pilsa. Zastanawiałem się, czy Edelmeister ma jakąś szansę w momencie, kiedy no jest jednak najlżejszym z tych piw, nie? No i tylko, że on nie poleciał do końca za to, że jest wodnisty, pusty, tylko za to, że to jest woda z miodem. Słodki, miodowy. A to jest zapewne, ciekawe, to musiałbym sprawdzić, czy to jest ta sama data, 3 stycznia 2024, czy po prostu mi się trafił jeszcze starszy niż ten, co go próbowałem. Ciekawe, czy to jest ten sam, którego próbowałem niedawno. Mam nadzieję, że test był dla Was ciekawy. Dla mnie był, ale w sumie tego się spodziewałem. Tego się spodziewałem. To jest naprawdę dobry pils, no. To jest dobry pils. On co prawda nie był aż taki strasznie tani, ale też nie był taki strasznie drogi. Łomża 3,99. W ogóle piwa od 3,49 do 3,99. Nie, to było 4,19. To mnie zszokowało, że najdroższe piwo w Biedronce. Moim zdaniem z tych 10 piw zdecydowanym zwycięzcą jest Łomża Pils. Wasze zdrowie.